Śmiertelny wypadek w Modrzejowicach. Są zarzuty dla 59-letniego kierowcy. Wsparcie dla 19 jednostek OSP z regionu. Promesy wręczone. Sukces studentów radomskiej medycyny. Katarzyna Kurek, witam we wtorek 21 marca i zapraszam na informacje. 59-latek, który spowodował śmiertelny wypadek w Modrzejowicach, usłyszał zarzuty. Mężczyzna się nie przyznaje i odmówił składania wyjaśnień. Powraca sprawa śmiertelnego wypadku, do którego doszło w październiku 2022 roku. Śmierć poniosła wówczas Lucyna Wiśniewska, szefowa radomskiego sanepidu i była posłanka. 59-letniemu kierowcy z Opatowa przedstawiono zarzuty. Mężczyzna ten usłyszał zarzut dotyczący umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ten sposób, że kierując pojazdem marki Volvo podjął niedozwolony manewr wyprzedzania na oznakowanym skrzyżowaniu, jadąc nadmierną prędkością, która wynosiła 151 km na godzinę, doprowadził do zderzenia z prawidłowo poruszającym się samochodem marki Mercedes, którym kierowała pani Lucyna Wiśniewska, która na skutek doznanych obrażeń zmarła. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zatrzymał mu prawo jazdy. Za przestępstwo nieumyślnego spowodowania wypadku grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Teraz będą wykonywane czynności kończące postępowanie. Niewykluczone, że akt oskarżenia wpłynie jeszcze w tym miesiącu. Minister Anna Moskwa przekazała promesy dla 19 jednostek ochotniczych straży pożarnych z regionu radomskiego. Pieniądze mają być przeznaczone na zakup wozów strażackich. Uroczyste przekazanie promes odbyło się przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Symboliczne czeki otrzymało 19 jednostek OSP z regionu radomskiego. Rok 22, rok 23 i ostatnie lata to jest rok dobrych wiadomości dla ochotniczych straży pożarnych. Wsparcie w postaci sprzętu, wozów, wsparcie młodzieżowych straży, ale też wsparcie termomodernizacji i remontów tych miejsc, gdzie na co dzień pracujecie, to jedne z niewielu rozwiązań i propozycji, które mamy dla ochotniczych straży pożarnych. Jednocześnie w ubiegłym roku zdecydowaliśmy się obniżyć stawki gazu, ciepła, energii dla ochotniczych straży pożarnych. Dlatego, że ta wasza praca jest nam bliska i jesteśmy za nią niezmiernie wdzięczni. Wsparcie trafi do powiatów białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego i zwoleńskiego. Staliśmy się elitą światową, jeśli chodzi o pożarnictwo i strażactwo na świecie. I dzięki temu, że mamy braci druhów obok siebie, możemy dzielić się naszym ratownictwem z całym światem. I to czynimy. Państwo jesteście świadkami tego, co się w ostatnich latach wydarzyło i jak często Polska Państwowa Straż Pożarna bierze udział w zagranicznych misjach i przenosi dobre serce i dobrą nowinę na cały świat. Możemy to robić w sposób profesjonalny dzięki temu, że obok nas i tuż za nami stoją ochotnicze straże pożarne, które mają taką piękną tradycję, często ponad 150-letnią. Sławomir Mazurek, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przypomniał, że wsparcie OSP to jedno z wielu działań Ministerstwa Klimatu dla poprawy działalności Straży Pożarnej w Polsce. W tym roku z Narodowego Funduszu popłynęły środki na wsparcie dla Straży Pożarnej, dla PJB. To zakup dwóch Black Hawków, które wspólnie z policją będą wykorzystywane i ze Strażą Pożarną do działań związanych z gaszeniem pożarów, do innych akcji związanych z kwestiami ochrony środowiska. 18 ochotniczych straży pożarnych otrzymało promesy na 950 tysięcy złotych, a OSP Jedlińsk na 1 250 tysięcy. 100% zdawalność lekarskiego egzaminu końcowego wśród studentów Radomskiego Uniwersytetu daje to ósme miejsce w skali kraju.
Lekarski egzamin końcowy jest konieczny do uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce. W ciągu roku są dwa terminy, kiedy można go zdawać, we wrześniu lub w lutym. Do uzyskania pozytywnego wyniku wymagane jest zdobycie co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów. W sesji jesiennej jeden ze studentów uzyskał wynik prawie 88%. Tym razem do egzaminu podeszło 48 osób i wszyscy uzyskali pozytywny wynik. To jest pierwszy rocznik naszych, kształconych przez nas, przyszłych lekarzy, którzy podeszli do tego egzaminu centralnego państwowego. I rzeczywiście w 100% egzamin został przez nich zdany. 48 osób podeszło do tego egzaminu ze znakomitymi wynikami. Przez ten egzamin przeszli, bo zajęliśmy 8 miejsce w kraju wśród wszystkich uczelni medycznych, a przecież są uczelnie prestiżowe, które kształcą już od dawna. To tylko dowodzi dwóch spraw. Z jednej strony kształcimy bardzo dobrze, mamy kadrę przygotowaną do tego, iżby przyszłych lekarzy uformować, mamy dobre laboratoria i po drugie mamy bardzo dobrych studentów. Wynik jest później uwzględniany w postępowaniu kwalifikującym do szkolenia specjalizacyjnego. Dobra wiadomość dla dzieci i młodzieży z gminy Wolanów. W Mniszku, Sławnie i Bienięcicach powstaną nowe obiekty sportowe. Dwa nowe boiska i hala sportowa powstanie w trzech miejscowościach w gminie Wolanów. Inwestycje będą kosztować około 11 milionów złotych. Realizujemy salę gimnastyczną wraz z zapleczem przy szkole podstawowej w Bienięcicach i dwa boiska sportowe, takie można powiedzieć, w bogatej wersji przy szkołach podstawowych w Sławnie i w Mniszku. Dofinansowanie tych inwestycji wynosi blisko 8 milionów złotych, czyli 70% wartości wszystkich zadań. Pieniądze pochodzą z Polskiego Ładu. Stąd też postanowiliśmy dać możliwość skorzystania ze środków. Jeżeli gmina wie, że środki dostanie, wtedy śmiało wydaje pieniądze na projekt albo podpisuje umowę, tak jak w tym wypadku projektuj i buduj. To odblokowało całą masę możliwości, które do tej pory były po prostu niewykonalne ze względu na obawę, że będą to źle zagospodarowane środki publiczne. Hala sportowa przy szkole w Bienięcicach będzie miała około 630 metrów kwadratowych powierzchni i pochłonie ponad 5,5 miliona złotych. Obiekt ma powstać w ciągu 20 miesięcy. Z kolei dwa nowe boiska powstaną przy szkole podstawowej w Mniszku i Sławnie. Będzie tam boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej. Będzie wyposażone w bramki do piłki nożnej. Będą także siedziska dla zawodników, także myślę, że tutaj można rozgrywać spokojnie, nie wiem, trzecią, czwartą ligę, w piłkę nożną na pewno. Dookoła boiska będzie bieżnia, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą. W Mniszku powstanie boisko o nawierzchni poliuretanowej, czyli do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Powstaną też trybuny na 150 osób dla 21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Od dzisiaj dni będą coraz dłuższe i cieplejsze. Dzieci z przedszkola publicznego numer 4 przywitały wiosnę śpiewająco. Uroczyste przywitanie wiosny to już tradycja publicznego przedszkola numer 4 w Radomiu. Na przedszkolnej scenie zaprezentowały się nauczycielki, które wystąpiły w specjalnie przygotowanym na tę okazję przedstawieniu. Występ uświetnił taniec dzieci i pokaz wiosennej mody małych wiosenek. Na twarzach uczestników było widać duży uśmiech i radość z tego, że kalendarzowa wiosna już się rozpoczęła. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.